proszę Państwa, tutaj mówimy o imionach damskich, że często ktoś na swoją korzyść, na swoją rękę myli się, że ty jak jesteś na przykład Wiesław, to mówią Wiesia. Jak jesteś Jerzy, to jakaś Georgia, czy aby po damsku. No to tak robi, proszę Państwa, ten bank info@ekstraportfel.pl. Możesz skargi i zażalenia do nich pisać, jak ciebie krzywda spotkała, albo po prostu nawet na policję możesz pisać. Na tamtym terenie Kaczaka 28 oficer.prasowy.krp.ksp.policja3.i możesz całe wypracowanie napisać. Tak, wiem, że zaczęło się od mszy świętej o godzinie 10, od 11 trwają egzaminy. No i teraz pytanie do księdza profesora, jak to wygląda? Wygląda to, powiedziałbym, bardzo uroczyście, wygląda to jak święto uczelni, no bo rzeczywiście jest z czego się radować. 26 absolwentów i absolwentek naszej uczelni broni dzisiaj swoich prac magisterskich, zdaje egzaminy magisterskie, więc wygląda to bardzo uroczyście. Cała komisja uczestniczy w całej procedurze egzaminacyjnej od pierwszego zdającego aż do ostatniego, a więc jest to dość, z jednej strony można powiedzieć wysiłek, ale z drugiej strony satysfakcja zapoznawania się z tematami prac, a te są bardzo ciekawe. I powiem bardzo uczciwie, że poziom egzaminu jest w mojej ocenie bardzo dobry. Studenci są bardzo rzetelnie przygotowani, niektórzy no wręcz powiedziałbym zdają wybitnie. To muszę zapytać, księże profesorze, o tematy prac, bo studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej na tym poziomie uzupełniającym magisterskim to jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz drugi kierunek politologia, więc domyślam się, że gdzieś wokół tego, ale jakie takie szczegółowe, czy to są prace, jakie tytuły może tych prac, czy ksiądz profesor pamięta któreś? Niektóre, przynajmniej jeżeli chodzi o tematykę, tak, otóż część prac dotyczy analizy porównawczej, dotyczy sfery, no po pierwsze na przykład własności mediów w Polsce, a więc mowa jest o pewnej tabloidyzacji mediów, które są własnością niemieckich koncernów i które wpływają na rzeczywistość, na pewien odbiór społeczny w Polsce. Mieliśmy jedną pracę bardzo ciekawą z zakresu, no pogranicza powiedziałbym, historii sztuki, kognitywistyki. Rzecz dotyczyła prac Zdzisława Beksińskiego i jego wpływu na świadomość odbiorców sztuki. Ale większość prac dotyczy rzeczywiście sfery medialnej, sfery porównawczej, a więc analizowane są niektóre wybrane programy od strony na przykład wizerunkowej, a więc niektóre programy nadawane przez telewizje komercyjne, takie jak rewolucje kuchenne czy inne programy. Mamy też do czynienia z analizą nie tylko wizerunkową, ale także treściową, czy dotyczącą samych technik medialnych, które są zawarte w porównaniu różnych programów publicystycznych, ale tej specyficznej publicystyki, takiej bardzo często obrazoburczej, programów, które no, polegają na zapraszaniu gości i szokowaniu widzów pewnymi zdarzeniami czy pewnymi słowami. Z drugiej strony mamy też blok prac dotyczących analizy mediów, nazwijmy to katolickich, a więc przede wszystkim oczywiście także widzicie Państwo, że jak człowiek pobożniejszy, to i ta szkoła na wyższym poziomie, bo ten Uniwersytet Warszawski to jest pod Trzem. I tak jak ja zaraz pojadę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrą 5-10-6, to tam będzie to widać po takim zadufaniu, takiej zarozumiałości owych moherów, które tam do świętej Anny na wprost i przez Centrum Stomatologii mają pod górkę, pod kolumną Zygmunta na mszę, ale oni coś nie za bardzo się tam spieszą, bo coraz więcej ateistów jest teraz, proszę Państwa. Są zadufani i są mądrzejsi od Pana Boga, są mądrzejsi od swojego papieża i nawet są mądrzejsi od swojej Matki Boskiej. Dotyczy ona ideologii gender programu gender mainstreaming, jego wpływu na polityka, więc ideologia gender jako narzędzie polityczne w kształtowaniu
rzeczywistości życia społeczno-politycznego. Podkreślam, że zakres tematów koncentruje się faktycznie w dwóch głównych obszarach związanych z kierunkami studiów, a więc dziennikarstwo i politologia. Są to tematy naprawdę aktualne, są to tematy naprawdę dotykające polskiej rzeczywistości, analizujące je w sposób krytyczny, co nie znaczy krytykancki. To jest analiza krytyczna, która jest analizą opartą często na badaniach socjologicznych, opartą na danych empirycznych. Można mówić analiza. Prace analiza. Są niektóre naprawdę, naprawdę znakomite. Księże profesorze, taki egzamin no, dla tych, którzy może nie zdawali nigdy egzaminów proszę magisterskich. Proszę Państwa, nie mamy dobrego wyboru. Zawsze lepsze jest, jeżeli ktoś no, w Boga wierzy. Zawsze zdający na wyższym poziomie. Chodzi taki zdający człowiek jest człowiekiem, a nie proszę Państwa jakąś podłą, przedstawiany że jest tak temat jego świt. Pracy oraz nazwisko promotora, u którego ta praca powstała. Kandydat zajmuje wówczas miejsce za stołem, przy którym to jest nie okrągły, ale kwadratowy stół, przy którym znajduje się cała komisja i na szczycie tego stołu zajmuje swoje miejsce kandydat bądź kandydatka. Tak się uczą, a poseł Paweł powiedział, że no chcieli być mądrymi, stali się głupi, bo usuwanie świętości, oto tam drugie przekazanie usunięte, a oni nie mogą zorientować się, że zmanipulowano cały dekalog, bo mówią debotki, że Polska na dekalogu stoi. Ja przepraszam bardzo. Drugie przekazanie ktoś usunął, gdzie było napisane, nie będziesz kłaniał się obrazowi rytemu, nie będziesz jemu służył, nie będziesz czynił w ogóle obrazu rytego. To drugie przekazanie jest bardzo rozbudowane. Jeżeli otworzysz drugą księgę mojżeszową na 20 rozdziale, to prawie z samego początku przeczytasz całe jest drugie przekazanie. Gdyż Jahwe jest Bogiem, jest duchem, nie da z siebie drwić. A więc ani to krowa nie może być ze złota, ze srebra, ani obraz, nawet mężczyzna to nie może być, czy kobieta. Księgi 4 Mojżeszowa 4:12 mówi, że abyś nie uczynił obrazów w kształcie mężczyzny, czy w kształcie kobiety. Pamiętaj. Ale w tej wiedzy, ta wiedza, no, powinna mieć takie gwiazdy, powiedziałbym, na, teraz mówię już bardzo górnolotnie, takim nieboskłonie, powiedzmy, uczelni. Fides ratio et patria. Czy one są dostrzegalne, czy one są widoczne, czy gdzieś tam zaćmione? Bardzo dziękuję, że ojciec zadaje właśnie to pytanie, bo ono jest w moim odczuciu niezwykle, niezwykle istotne. Próbując wskazać tej problematykę tych tematów prac, wskazywałem na te zagadnienia, które niewątpliwie podlegają pod te dwie kategorie ratio et patria. Dlatego, że argumenty, które są, analiza prowadzona w tych pracach ma charakter na wskroś racjonalny. To nie jest absolutnie analiza jakaś, to nie jest jakaś prezentacja ideologiczna, to nie jest prezentacja oparta na jakiejś dobrej wierze czy przekonaniach. To są rzeczywiście metodologicznie bardzo dobrze osadzone prace analizujące dane zagadnienie. Jest element ratio. Jest element patria, ponieważ te prace służą odsłanianiu polskiej rzeczywistości, demaskowaniu jej pewnych mankamentów. Wyrażają też nadzieję, mówię tutaj w tym wypadku już trochę właśnie też poetycko czy górnolotnie, ale wyrażają nadzieję na odbudowanie polskiej rzeczywistości. To są te dwa elementy, które pojawiają się w samej pracy, ale powiedziałbym, że nie byłaby możliwa ta analiza ani racjonalna, ani propolska, gdyby nie stał za tym wszystkim pewien, jak to ładnie dzisiaj mówimy, niepolskim językiem, background, czyli fundament wartości chrześcijańskich, a więc fundament wiary. Sam fakt, że egzaminy rozpoczęły się od mszy świętej, to jest przecież nie obowiązek narzucony przez władze uczelni, ale to jest propozycja i wola samych studentów, że spotkaliśmy się najpierw we wspólnocie egzaminujących i egzaminowanych. Że rozpoczęliśmy to spotkanie właśnie od Eucharystii, pokazuje, że przekazaliśmy sobie znak pokoju także. Przekazaliśmy sobie znak pokoju właśnie, że nie jest to kwestia walki o tytuł, nie jest to kwestia też jakiejś tutaj kontrowersji, która ma odsłonić, kto z tej walki wyjdzie zwycięsko. To jest rzeczywistość budowania wspólnoty wychowawców i uczniów, mistrzów i wychowanków. Mistrzów i studentów. To jest rzeczywistość budowania wspólnoty w imię tych najlepszych, najbardziej zacnych wartości.
I stąd podkreślam bardzo mocno, że ten element Fides, mimo że on nie jest może wydobywany, to nie są prace z teologii, a więc on nie jest wydobywany tytułowo czy merytorycznie, nie jest często, nie przewija się w problematyce tych prac, ale on jest głęboko ugruntowany. I jeszcze sprawa też odpowiedzi bardzo już krótkiej na ojca pytanie, to ta właśnie, że studenci, to widać, bo to widać, słychać i czuć, jak student odpowiada tekstem wyuczonym, czy on mówi z przekonaniem. Ci studenci utożsamiają się z tymi poglądami, które głoszą. To są ludzie, którzy przeszli w tej szkole określoną formację, zarówno w sferze właśnie tej wartości wiary, jak i w sferze wartości rozumu i zdolności krytycznego postrzegania tego świata, jak i w sferze miłości ojczyzny. I dlatego właśnie te wartości są przez nich wypowiadane w sposób autentyczny. Czyli studentom, a już wkrótce spodziewam się absolwentom, mówimy, macie dwa skrzydła, macie skrzydło Fides, macie skrzydło Ratio, wiara, rozum. Rozłóżcie te dwa skrzydła szeroko, wyfruncie z gniazda i szybujcie jak najwyżej. No jeżeli już posługujemy się właśnie taką poetyką, to można powiedzieć, szybujcie jak te orły, tak, które są znakiem Polski. Bądźcie tymi młodymi orłami, które na polskim nieboskłonie no, będą coś znaczyły. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać, jeśli to w ogóle tam możliwe. Pewnie jak ksiądz profesor będzie wracał do sali, to tam sporo osób przed salą egzaminacyjną. Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia i życzenia na ten czas, życzenia darów Ducha Świętego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, z pewnością przekażę. Dziękuję uprzejmie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, członek Komisji Egzaminacyjnej w związku z obronami magisterium w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, był naszym gościem. Ta rozmowa kończy to wydanie aktualności dnia. Jest 8 minut po 14, za chwilę wiadomości. Także od razu wiadomości i już.